wójta Krzysztofa Turka oraz prezesa GPK Ekobabice, pana Pawła Turkota. Zapraszamy serdecznie. Panowie będą pełnić honory domu i wręczać dyplomy i statuetki dla wszystkich tych, którzy szczególnie zasłużyli się przy realizacji tego wyjątkowego projektu. Zapraszamy serdecznie. Powitajmy ich brawami. Szanowni Państwo, tak jak widać tutaj na tych powieszonych tablicach, podzieliliśmy te osoby, te firmy na różne grupy. Kategoria pierwsza to projektanci, którzy otrzymują dyplomy. Zapraszamy bardzo serdecznie przedstawicieli pracowni architektonicznej BNS Spółka Cywilna z Warszawy. A nagrodę odbierze pani Krystyna Szypulska. Zapraszam. Serdecznie zapraszamy przedstawiciela firmy Prokonbud, pracownia projektowa z Warszawy. A nagrodę odbierze pan Bogumił Duraj. Zapraszamy na scenę. I pracownia projektowa Tomasz Dworak z Warszawy, a nagrodę odbierze pani Krystyna Szypulska. Tak, drodzy Państwo, brawa się należą. I kolejna kategoria, instytucje. Dyplomy, uznania tym razem odbiorą. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zapraszam pana starostę Jana Żychlińskiego. Nagrodę także odbierze Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Zapraszam pana Jerzego Ostrowskiego. I trzeci dyplom uznania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu. Zapraszam na scenę pana Zbigniewa Rafalskiego. W zastępstwie inspektor Tadeusz Brodowski. Witamy serdecznie. Ja bardzo przepraszam, ale właśnie dzięki temu panu, który przed chwilą łaskaw odebrać podziękowanie. W piątek, czyli dwa dni temu, otrzymaliśmy ostateczną decyzję na użytkowanie, której w ferworze walki nie zdążyłem panu wójtowi wręczyć. Dopiero od tego momentu parkingi są legalne i nawet trawa. Prosimy o wniesienie szampana jednym słowem. Serdecznie gratulujemy. Kolejna grupa to wykonawcy. Dyplomy otrzymują lider Zbigniew Hordyj, Amat, oraz partner Amat, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy. A nagrodę odbierze Robert Makowski. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy w takim razie w komplecie. Pana prezesa miało nie być, ale teraz trzeba wrócić prezesowi. Tak? Niespodzianka, ale zapraszamy. Zapraszamy także przedstawiciela firmy Zabbud, Andrzej Zaboklicki z Warszawy. A nagrodę odbierze Roman Lulis. Zapraszamy do nas na scenę, pana zapraszamy Romana. I zapraszamy przedstawiciela firmy Klimar, spółka z o.o. Głogów Małopolski. Nagrodę w imieniu tej firmy odbierze Paweł Kozłowski. Jeszcze jeden dyplom. Pan Paweł do nas zapraszamy. Zmierza. Pan Paweł dzisiaj będzie osobą zajętą, tak więc poprosimy go, żeby pozostał bliżej sceny. Kolejna kategoria to dyplomy uznania dla podwykonawców. I tutaj Aldor, spółka z o.o., spółka komandytowa z Rzeszowa. Przedstawiciele tej firmy nie są obecni dziś na sali. Dyplom zostanie im doręczony. Kolejna firma, Ireneusz Gospodarczyk, IrDekor. Nagrodę odbierze pan Robert Makowski. Zapraszamy.
I trzecia firma Robex, Robert Gajdak i Andrzej Gajdak, spółka Jawna. I w imieniu tej firmy nagrodę odbiera także pan Robert Makowski. Chcielibyśmy wyróżnić jeszcze jedną firmę, Sorted, Paweł i Kozłowski. Dlatego wiem, że pan Paweł będzie osobą zajętą. Zapraszamy serdecznie. Pan Paweł odebrał. Odebrał już. A już komplet odebrany tak. Został, tak? Druga strona. Osoba upoważniona już odebrała nagrodę. Szanowni Państwo, widać tutaj... Proszę mówić, że to jest jedyny bałagan, który się zdarzył w czasie realizacji tej inwestycji. To nie, ja nie nazwałbym tego bałaganem, to jest dowód na to, że wszyscy zaangażowani w ten projekt są jedną wielką rodziną. Prosimy przedstawicieli dostawców, którzy otrzymają dyplomy uznania. Pan Roger Żółtowski, Interplastik. Zapraszamy pana Jana Żółtowskiego. Zapraszamy przedstawiciela przedsiębiorstwa specjalistycznego Teatr, Marek Ogumiński. A nagrodę odbierze Michał Frąckowiak. Zapraszamy również przedstawiciela firmy Lauda Audio Adamowicz, spółka Jawna. Jeśli jest przedstawiciel tejże firmy, to również zapraszamy bardzo serdecznie do nas. Zapraszamy, prosimy o brawa. A, jest. Natomiast jest, wiemy, tak. Że przedstawiciel firmy Interplastik chciałby coś powiedzieć. Zapraszamy. Wieczór Państwu. Dziękujemy serdecznie przedsiębiorstwu Ekobabice i gratulujemy tego pięknego obiektu. Dziękujemy za współpracę podczas realizacji. I chcieliśmy jeszcze przekazać taką małą cegiełkę jako firma Interplastik, tutaj, żeby się lepiej grało. Dziękujemy serdecznie. Jakże miła niespodzianka. Drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnej kategorii usługodawcy. I tutaj firma Hexe, spółka ZOO z Lubiczowa, a nagrodę odbierze... Pani Magdalena Nowak, zapraszamy. Zapraszam także przedstawiciela kolejnej firmy Pro Akustik, Ireneusz Tolak. Z tego, co wiemy, przedstawiciela firmy nie ma na sali, ale jeżeli jest, to teraz jest dla niego chwila. Nie ma. I jako trzecia firma wyróżniona, instalator Szura Wolanin Szura, spółka cywilna. A nagrodę odbierze pani Małgorzata Szura. Zapraszam. Zapraszamy serdecznie. Gorące brawa. Serdecznie gratulujemy. Kolejne dyplomy uznania dla inspektorów nadzoru. Zapraszamy na scenę pana Andrzeja Tylendę, inspektora robót konstrukcyjno-budowlanych. Zapraszamy także na scenę pana Radosława Pruchniewicza, inspektora robót elektrycznych i elektrotechnicznych. Zapraszamy wreszcie pana Arkadiusza Bacińskiego, inspektora robót drogowych. No wiemy, że niestety tego pana nie będzie, ale z pewnością dyplom uznania trafi we właściwe ręce. Czas na kolejną kategorię, tym razem... Uhonorujemy pracowników inwestora zastępczego firmy Ekobabice spółka ZOO. I tak zapraszam tutaj do nas na scenę pana Adama Wyrobka, dyrektora działu inwestycji, modernizacji i remontów. Dołącza do niego pani Agnieszka Cybulska, członek zarządu i główna księgowa spółki.
Zapraszam także do nas panią Monikę Jędrzejczak, koordynatora do spraw inwestycji, modernizacji i remontów. Zapraszamy pana Marcina Karbownika, projektanta, koordynatora do spraw inwestycji, modernizacji i remontów. Prosimy także do nas na scenę pana Radosława Drożdżewskiego, kierownika działu prawno-rozliczeniowego. Do nagrodzonych dołącza pan Krzysztof Lebiedowicz, koordynator do spraw inwestycji, modernizacji i remontów. Zapraszam także pana Tomasza Sulińskiego, kierownika działu komunalnego. Dyplomy uznania otrzymują pracownicy Urzędu Gminy. Zapraszamy panią Jolantę Pieńkowską, byłą kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy. Zapraszamy także na scenę panią Beatę Tuzimek, głównego specjalistę do spraw rozwoju i promocji gminy. Zapraszamy pana Jacka Kłopotowskiego, kierownika Referatu Zamówień Publicznych. Zapraszamy także pana Pawła Florczaka, odpowiedzialnego za obsługę informatyczną gminy. I jeszcze, last but not least, kierownik referatu do spraw promocji i rozwoju gminy, osoba odpowiedzialna za organizację dzisiejszej imprezy oraz wiele innych rzeczy, pani Malwina Fabianowicz. Zapraszamy. Więc tego się nie spodziewaliśmy. Ani pani Malwina jest dzisiaj bardzo zajętą osobą. Dobry. A to miała być niespodzianka. Teraz uchylamy trochę rąbka tajemnicy. Poszła na papierosa może. Dobrze, w tejże sytuacji na pewno dyplom uznania tak trafi we właściwe ręce. Myślę, że już niebawem. A może jeszcze poprosimy, gdzieś znajdzie się pani Malwina. No dobrze, tym razem, drodzy państwo, przechodzimy do statuetek. Uhonorujemy nimi pracowników spółki Ekobabice. Zapraszam pana Przemysława Grałka, kierownika projektu. Zapraszam serdecznie pana Roberta Makowskiego, kierownika budowy. Zapraszam tutaj do nas panią Irenę Sotomską, skarbnika gminy Stare Babice. Zapraszamy pana Pawła Błażejewskiego, kierownika referatu inwestycji w gminie Stare Babice. Ciemno jest, za szybko. To jeszcze raz pan Paweł Błażejewski, kierownik referatu inwestycji. Poprosimy na scenę pana Marka Włoczewskiego, głównego specjalistę do spraw inwestycji. Musimy bić głośno brawa, ponieważ wiemy, że jest nieobecny. Ale statuetka zostanie mu doręczona. Zapraszamy pana Kazimierza Stecia, kierownika referatu planowania przestrzennego. Też doręczymy z odpowiednimi honorami, oczywiście.
No a teraz, drodzy Państwo, chyba taka mała niespodzianka. Nie zaprosimy Pana Pawła, bowiem już jest na scenie prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Ekobabice, Paweł Turkot. Bardzo dziękuję oczywiście. Panie prezesie, dwa słowa. Tak pięknie pan grał, ale musi pan coś powiedzieć. Albo zaśpiewać. Albo zaśpiewać. Nie, ja zawsze jestem strasznie spięty w takich sytuacjach. Bardzo dziękuję. I tak naprawdę ta trzyletnia praca była po to, żeby właśnie dzisiaj się spotkać. To się dowiedzieliśmy. Prawdy o... Szanowni Państwo, teraz zapraszam przewodniczącego Rady Gminy, pana Henryka Kuncewicza. Pozwolę sobie dwa słowa powiedzieć. Oczywiście występuję tutaj jako przedstawiciel całej Rady. Tu chciałem powiedzieć, bo może jeszcze to nie padło, a na pewno padnie, że to wszystkie te prace zaczynają się od Rady, bo to tam zapadają sprawy finansowe. To tam my, radni, podejmujemy uchwały, które pozwalają realizować plany, które w głowie pana wójta kiełkują. Dziękuję bardzo. Chciałbym tutaj przy okazji jeszcze zaprosić swojego wiceprzewodniczącego Leszka Poborczyka, który miał mnie tutaj zasilić. Jeżeli można, to ja bym dodał też pewien wyróżnik, jeśli chodzi o realizację tej inwestycji. Mianowicie, tak jak w każdej radzie, w każdym ciele kolegialnym, demokratycznie wybieranym jest koalicja, jest opozycja, są różne głosy, różne opinie, ale akurat budowa tego obiektu wszystkich zjednoczyła. Przez cały okres realizacji w zasadzie wszystkie uchwały były podejmowane jednogłośnie. I za to poparcie, za tą jednogłośność serdecznie dziękuję całej Radzie, szczególnie panu przewodniczącemu. Serdeczne dzięki. Jeszcze ja chciałbym na chwileczkę zająć czas. Chciałem powiedzieć, że z panem wójtem współpracuję od wielu lat. W związku z tym znam gusta pana wójta. Pozwoliłem sobie zakupić książkę. Myślę, że będzie ciekawa. I tutaj dedykacja dla pana wójta. Pozwolę sobie odczytać. Podziękowanie dla Krzysztofa Turka, wójta gminy Stare Babice. Serdecznie dziękuję panu Krzysztofowi Turkowi, wójtowi gminy Stare Babice, za ogromny wkład, jaki wniósł w powstanie tego wspaniałego obiektu. Konieczność budowy nowej szkoły przewidywana już wiele lat temu, ale to wizja między innymi takich ludzi jak pan spowodowała ogłoszenie konkursu na projekt architektoniczny. To ta wizja narzuciła architektom zakres i poziom inwestycji, to ona w końcu doprowadziła do efektu, który dziś podziwiamy. Szkoła, Dom Kultury oraz Hala Sportowa pozostaną pomnikiem pana kompetencji. Dziękuję bardzo. Jest książka, są kwiaty. Tak, a my zapraszamy jeszcze ale jest tutaj jeszcze podziękowanie. Jest jeszcze fotografia, która mam nadzieję zawiśnie nad kominkiem w domu pana wójta. Zapraszam jeszcze tutaj na scenę zastępcę wójta, pana Marcina Zająca. Zapraszamy serdecznie. Rozumiem, że zostały uprzedzone wypadki. Właśnie, ale dobry wieczór Państwu. Nie przejmuję się tym, proszę bardzo. Proszę Państwa, pozwoliliśmy sobie z załogą, na filmie był szef i pozwoliliśmy sobie wywołać zdjęcie, tak? Razem z załogą i chcemy bardzo podziękować za wizję, za te lata razem i za ten wspaniały projekt, szefie. Bardzo dziękujemy. I ja pamiętam, jak byłem radnym ponad 20 lat temu
I właśnie ta wizja w głowie wójta Turka była. Mówił, będzie tutaj szkoła. Nikt w to nie wierzył. Dużo przygód po drodze z wykupem działek. Bardzo dużo zamieszania, ale się udało. Wspaniały projekt. Szefie, bardzo dziękujemy. Wraz z całą załogą mam przyjemność podziękować. Dziękuję bardzo. Chyba zostałem wyróżniony nad wyraz, bo proszę Państwa, to nie jest tak, że wójt jednoosobowo wszystko może. Tego typu projekty, tego typu dzieła to musi być sztab ludzi. I sztab ludzi w naszym urzędzie, w jednostkach organizacyjnych gminy, w postaci naszej spółki komunalnej jako Babice. Wiele, wiele zespołów, wielu ludzi było zaangażowanych w ten projekt. Mnóstwo konsultacji, w tym mieszkańcy, różni specjaliści. Wiele osób nam pomagało bezinteresownie, więc jest to dzieło wspólne, całej naszej wspólnoty, szczególnie pracowników Urzędu Gminy i pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Ekobabice. Wszystkim serdecznie za ich wkład, za ich wsparcie i pomoc dziękuję. Wójt gminy Stara Babice, pan Krzysztof Turek.